zaślepiają to światło. Słuchajcie, to jest piosenka, którą teraz zagram, jest w sposób bardzo niepoważny, kompletnie absurdalny. Opowiada o problemie anoreksji wśród młodych dziewcząt. Ja, wykorzystując fakt, że mam tutaj mównicę i mikrofon, i władzę, i autorytet, apeluję do młodych dziewcząt. Dziewczęta, tu są dziewczęta. Hej dziewczęta. Jedzcie. Okrągłości są zawsze w modzie, kształcie, w sensie kształty są zawsze dobre. I to jest, apeluję z tej strony. Ponadto ta piosenka w sposób również, ponadto ta piosenka nabija się z pewnego polskiego zespołu młodzieżowego, znaczy kiedyś młodzieżowego, teraz już nie tak bardzo. Ponadto ta piosenka wspomina świętej pamięci Jana Gruce. Jan Gruca był moim kolegą, miał 80 parę lat. Przychodziłem naprawić mu komputer co jakiś czas. Co 3 miesiące przychodziłem i zawsze tłumaczyłem mu to samo, jak używać Skype'a, żeby mógł pogadać sobie z synem. I później żeśmy zawsze pili browary i on mi różne mądrości mówił. Więc ta piosenka dokumentuje pewną mądrość, którą mi kiedyś powiedział. Hej dziewczyno, twój chłopak karmi cię tylko słowami, wyglądasz jakoś marnie. Chodź do mnie, dam ci kanapkę, salami. Hej dziewczyno, twój chłopak karmi cię tylko frazami, wyglądasz coś mizernie. Zadbaj o siebie, lepiej zainteresuj się węglowodanami. Zaraz znikniesz w oczach, jaka byłaby szkoda stracić takie cuda, bo jesteś grubo za chuda, skrajnie nie gruba, grubo za chuda. Ten twój chłopak ze tobą posmarować chleb od rana. Lecz jak można kimś posmarować chleb, kiedy nie masz tłuszczu ani gram? Ten twój chłopak to wirtuo słowa, wszystkie słowniki i PWN-u są jego. Nie zrobi, o co go poprosić, lecz na pewno wytłumaczy ci, dlaczego on nie poci się, on pestiruje, on nie je, on konsumuje, on zna wszystkie słowa słowniku, jakie tylko trzeba. Od tego wszystkiego czuję się, jakbym był w nierówności, czy wyszedł. Hej dziewczyno, twój chłopak karmi cię tylko słowa, wyglądasz jakoś marnie. Chodź do mnie, dam ci kanapkę, salam. Zaraz znikniesz w oczach, jaka byłaby szkoda stracić takie cuda, bo jesteś grubo za chuda, skrajnie nie gruba, grubo za chuda. Nie słuchaj humanistów, oprócz swych słów nie mają niczego. Pan Jan Gruca powiedział kiedyś mi, lepiej naucz się kłaść kafelki, cokolwiek konkretnego, bo samymi słowami nie osiągniesz nic. Więc mała, chodźmy do mnie. Ja zamiast słów dam ci co zjeść i rzuć w diabły tamtego kolesia, no że chyba to sprawni, chcesz go mieć. Hej dziewczyno, twój chłopak karmi tylko frazami, wyglądasz jakoś marnie. Zadbaj o siebie, lepiej zainteresuj się węglowodanami. Zaraz znikniesz w oczach, jaka byłaby szkoda stracić takie cuda, bo jesteś grubo za chuda,